Znajdujemy się obecnie na zrealizowanym już odcinku drogi ekspresowej S19, który biegnie od węzła Rzeszów Świlcza do węzła Rzeszów Południe. Długość całego odcinka to około 6 km i 300 metrów. W ciągu odcinka znajduje się estakada, która ma długość około 0,5 km. Roboty były rozpoczęte w czerwcu 2015 roku, zakończone w sierpniu 2017 roku. Wartość całego kontraktu to około 340 milionów brutto. Roboty ziemne, nasypy wykonano około 540 tysięcy metrów sześciennych, wykopy około 900 tysięcy metrów sześciennych. Wykonywaliśmy wzmocnienia podłoża kolumnami CMC, tutaj około 50 km kolumn CMC wykonano na całym odcinku. Podobnie kolumny żwirowe SC, również około 50 km kolumn żwirowych SC na całym odcinku. Dostosowano również nowatorską technologię wzmocnienia nasypu, który znajduje się za nami. To jest najwyższy nasyp na całym odcinku, około 22 metry.